Zaczynamy kolejny magazyn Kramstart Elbląg, a w nim kibice zabiorą Was do Austrii na pojedynek elbląskich szczypiornistek z Müllner Baustuckerau. No i pokażemy Wam kolejną premierę projektu Power Rzut, z którym mierzy się urocza Ola Jędrzejczyk. Ruszamy! Za swoją drużyną mogą pojechać nawet na koniec świata i już wielokrotnie to udowadniali. W tym sezonie elbląscy fani nie zwalniają tempa, za swoimi ulubienicami jeżdżą w różne zakątki kraju, ale i za granicę. Ostatni kierunek to Austria. No tuż po losowaniu nastąpiła zgoda, że tak powiem, z części kibiców, żeby do Wiednia na ten mecz pojechać. Zaczęło się szukanie środka transportu, jak się dostać do Wiednia, co ewentualnie zobaczyć. I tak naprawdę już pod koniec wakacji mieliśmy jakby wykrystalizowaną grupę osób, które chcą pojechać. Było to 7 osób, które jechały samochodem, wypożyczonym busikiem, 4 osoby na własnymi środkami, czyli akurat w tym przypadku koleją, dostawały się do Wiednia, czy to sami jadą, czy po prostu do znajomych przy okazji. Także łącznie na meczu dopingowało start 12 osób. Było was słychać? Było nas słychać, zresztą na retransmisji z meczu, jaką my nagraliśmy, to naprawdę prawie tylko nas słychać, tak? Także bawiliśmy się przednio. Doping z naszej strony prowadzony prawie przez cały mecz, z małymi przerwami, kiedy ich bęben nas mógłby zagłuszyć, żebyśmy mogli sobie gardło oszczędzić. Super, super. Właśnie tu elblążanki rozpoczęły swoją tegoroczną przygodę w europejskich pucharach, a zmagania w Challenge Cup podopieczne Andrzeja Niewrzawy rozpoczęły od wysokiego C. Wygrały wysoko, 28-17. Jak ten mecz wyglądał z Waszej perspektywy? Z naszej perspektywy, no widać było, że zespół austriacki mocno odstawał od naszych dziewczyn. Na początku przez pierwszych kilka minut było to bardziej się badanie, dlatego też ta gra wyglądała na wyrównaną. Potem, kiedy nasze dziewczyny włączyły swój właściwy tryb, no to widać było różnicę klas. Można to trochę porównać do tego, jakby zespół u nas superligowy grał z pierwszoligowym. Tak? Jest to jednak przestrzał, który no, szybko widać, tak, no i kondycyjnie jednak zawodniczki austriackie odbiegały od naszych, tak. Wszystkie u nas dziewczyny zagrały. Czyli o wynik w rewanżu możemy być spokojni? No myślę, że tak, no mamy plus 11 przewagi z pierwszego meczu, gramy u siebie. Nie wiem, jak wyglądają inne hale w Wiedniu, ale myślę, że dziewczyny na pewno z Wiednia, ze Stockerau będą pod wrażeniem naszej hali, ilości kibiców i dopingu, tak, także jestem spokojny, awans do kolejnej rundy i oczekiwanie na nowego przeciwnika. A rewanż już w najbliższą sobotę w Elblągu. Pojedynek z Austriaczkami rozpocznie się o godzinie 18.30. Bilety na rewanżowy mecz trzeciej rundy Challenge Cup są już dostępne od środy. Można je nabyć w hali sportowo-widowiskowej przy Alei Grunwaldzkiej. Witam Was wszystkich w 9. już odcinku Power Rzutu. Moim Waszym gościem jest Ola Jędrzejczyk. Dzień dobry. Ola, w zespole grasz najdłużej. Tak, podobno tak. Podobno czy na pewno? No na pewno, no, to już 5. sezon. To z tego powodu ta żałoba? Nie, po prostu dzisiaj taki humor, pogadanie to nie taka, więc... Okej, okay, dobra. Koniec gadania, przystąpmy do konkurencji. 3 koperty. Już się otwierają same, ja nie wiem. 3 koperty są twoje. Dobra, dobra. Wylosuj sobie. 3 z środka, okej. Okay. Jedna pusta. Nie, dobra. Pustych nie ma. Niebieskie lewo, okej. Okay. To oddaję ci. Dobra. Tutaj czerwona. Czerwone prawo. I żółty środek. I żółty środek. Coś mi się wydaje, że tydzień temu świeże miała takie same, ale to może mi się tylko wydaje. Sprawdzimy. Okej. Okay. Od czego zaczynamy? Od środka? Okej, okay. Dobra, dorzucaj. Ty no, zobacz jak zatańczyła tej siatce, ale wpadło. To najważniejsze, ojej. Góra prawa chyba, bo ta czerwona. Twoje prawo. A to odwrotnie masz niż świeże, bo świeża miała lewo. Tak, twoje prawo. Wpadło.
Ciekawe, czy będziesz pierwszą, która wszystkie trzy trafi. I niebieskie lewo twoje. I uwaga. No niestety. Aż tam się kibice bulwersują. Czekaj, Jędza, nie uciekaj mi. A, Ola, przepraszam, właśnie. To jest Ola, to nie jest Jędza, zapamiętajcie. Przejdźmy teraz do drugiej konkurencji. Ola, zawsze mówiłaś, że chciałaś być bramkarką. Ta konkurencja chyba pod te twoje marzenia, bo jeszcze takiej pozycji na boisku w meczu nie miałaś. No nie, jeszcze nie miałam. Chociaż nie, w meczu z nami grałaś na bramce. A, z kibicami, tak, tak, udało mi się zagrać na bramce. No chyba nie było do końca to takim moim marzeniem zagrać na bramce, ale... Ale już wszystkie pozycje masz. Tak. Masz i spróbuję dzisiaj swoich sił właśnie z tej pozycji. Zasada prosta, jedno odbicie maksymalnie, postaraj się trafić w bramkę, nie w poprzeczkę. Dobra, okej, dzięki. Dobra. Jest! Wpadło! Wpadło, brawo! Także 9 punktów na swoim koncie ląduje. Przejdźmy teraz do następnej konkurencji. Okej, Ola, no ta konkurencja chyba wybitnie dla ciebie. Rzekłbym, że nawet chyba tam prawie twoje miejsce na boisku przy porządku rozegrania. Ja to widzę, Przemek, że tutaj sugerujesz mi każde miejsce na tym boisku. Bramka, tutaj lewe skrzydełko, rozegranie. No ale już wszędzie grałaś. No, powiedzmy, grać i grać z jakimś skutkiem też. To jest druga sprawa. Okej, zostawiam się tutaj w tym miejscu. Piłki dla ciebie. Bramka, muszą wpaść. Wkręcone. Okej, pierwsza próba. Pomachanie do rodziny. Nie ma. Druga. Wpadło. I trzecia. Wpadło. No, dwie próby przyzwoicie. Pierwsze to było takie zapoznanie się. A, rozumiem. Okej, dobra. Przepraszam, teraz mi konkurencji. Okej, Ola. Ostatnia, następna konkurencja, nie ostatnia, przepraszam. Hula hop. Tak. Kręcisz tak, żeby no, ręce nie miały z punktu stabilnego. Wymyśliłam taką innowacyjną. Dobra, okej. Dobra, a będziesz skakała, czyli nie będzie tak łatwo u ciebie z... Okej, dobra. 3, 2, 1, start. Zegar leci, pamiętaj. No. 10 sekund upłynęło. Technika specyficzna, trzeba przyznać. To zaliczone będzie. 3, 2, 1, koniec! Powiem ci, że bardzo specyficzna technika. Dużo właśnie punktów nie było, ale myślę, że jakiś punkt bonusowy chyba za pomysłowość dostaniesz. Kreatywność. Dobra, przejdźmy do następnej konkurencji. Jak widzicie, Jędza już się przymierza. Ola, co ja mówię? Ola już się przymierza do konkurencji, słabe selfie. Także Ola, pamiętaj, piłka w stronę bramki, żeby leciała. I robisz sobie zdjęcie, sędzia wyceniają. Ja się odsunę z kadru. O tak, w tle, czekaj, stanę gdzieś tam w tle. Czekaj, o, okej, widać mnie. I jeszcze piłkę, jak będziesz, w ogóle będzie super. Czekaj. Oczostwo, to za późno łapie. O, czy słabo, to ja nie wiem, ale sędziowie ocenią jakość zdjęcia. To jest zdjęcie. Okej. I wasze oceny. 27 punktów razem. A właśnie, na mecze się malujecie, czy nie? Czasami tak. Aha, to dobrze, okej. Dobra, piłka. Stoisz na wprost bramki. Pierwsza próba. Poleciało po długim słupku jakieś pół metra. Dobra. Nie wiem, czy to coś ci pomoże, jak potem, wiesz... Czekaj. Piłka. Stoisz naprzeciwko. Druga próba. Słyszałaś? Tak. To był słupek. A nie wiem, pomyślimy.
siła uderzenia była mocna. Jacek aż, no właśnie, aż zdechnął. Tak, dobrze, że nie dostał. Okej, czekaj. Okej. I trzecia próba. Padło! Yeah! Jacek nie umarł? Nie, nie umarł. Odbiło się od nogi i wpadło między nogami. Także gratulacje, trafione. Przejdźmy do następnej konkurencji. Okej, Ola, ostatnia konkurencja. Tak słyszałam, najtrudniejsza. No, nie wiem, ale najbardziej wymagająca chyba. Koordynacji ruchowo-wzrokowej. 15 obrotów i rzut. Zaczynaj. Tak. Obojętnie w którą stronę, jak chcesz. Liczę. 1. 2. 3. 4. 5. Już problemy? 6. 7. 8. 9. 10. Fajne od twojej buty wydają. 11. 12. 13. 14. 15. Możesz biec do piłki, a przynajmniej... Tak, do tej. Trafny! Yes! Brawo, Ola. Czekaj, przytrzymam cię. Stoisz prosto, bo kamera nam też jeździ. Dobra. Już? Tak. Okej. Ola, no twoje zmagania w pojutrze się skończyły. Za chwileczkę na tablicy zobaczycie, jak Oli poszło. Ty też się wtedy dowiesz, jak się tablica pokaże. Jak w ogóle wrażenia? Ciężko. Ta ostatnia konkurencja bardzo ciężka, a tak to myślę, że bardzo fajna inicjatywa. Gwarantuję ci, że w bonusowych odcinkach będzie jeszcze więcej zabawy. Dobra, dziękuję. Was też do następnego odcinka. Ola, dziękuję bardzo. Dziękuję.